Od kiedy TVN wyemitował materiał o neonazistach, na prawicy trwa festiwal hipokryzji. Dwa miesiące po tym, jak przedstawiciele rządu PiS zignorowali obecność skrajnie nacjonalistycznych organizacji na marszu niepodległości, prawica próbuje odwrócić uwagę od własnych związków z tymi grupami i skupić się na rzekomym zagrożeniu ze strony komunistów. Paweł Kukiz, który wprowadził do Sejmu ze swoich list Roberta Winnickiego, prezesa Ruchu Narodowego, wrzuca na swojego Twittera zdjęcie członków partii Razem z Młodości w koszulkach z Karolem Marksem z podpisem Propagowanie faszyzmu i komunizmu w Polsce jest karalne i zachęca do delegalizacji partii i organizacji popierających zbrodniczy komunizm. Na Twitterze szaleje też TVP Info. Nie tylko nazizm problemem, na Facebooku promują komunizm. W innym artykule cytuję zaś profesora Jana Żaryna, historyka, a także senatora Prawa i Sprawiedliwości, według którego symbol młota i sierpa jest tak samo niedopuszczalny jak swastyka. Wiele osób daje się nabrać i sądzi, że prezentowanie symboli komunistycznych jest w Polsce nielegalne, tak samo jak faszystowskich. OKO.press wyjaśnia więc, wbrew powszechnej opinii, wcale nie jest. W Konstytucji RP zakazano istnienia partii i organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu. Nie ma tu mowy ani o prezentowaniu symboli, ani o wyznawaniu ideologii. Można w Polsce założyć partię komunistyczną. Jest przecież legalna komunistyczna partia Polski. Nie można tylko odwoływać się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania, takich jak delegalizacja innych partii, wysyłanie przeciwników do obozów pracy, czy na przykład pełna kontrola rządu nad mediami. A co w kodeksie karnym? Artykuł 256 wprowadza zakaz Publicznego propagowania faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa, a także rozpowszechniania, posiadania, produkowania itp. druków, nagrań lub innych przedmiotów zawierających treści propagujące faszyzm lub inny totalitarny ustrój państwa, albo będących nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej. No, ale na dole strony jest dopisane drobnym druczkiem, że zapis o symbolice komunistycznej, wprowadzony w 2009 roku, utracił moc w 2011 wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał uznał bowiem, że nie można karać za przedmioty wieloznaczne, takie jak koszulka z czeguewarą czy czapka z czerwoną gwiazdą. Wyrok Trybunału jest ostateczny. Obecnie w Polsce nie ma więc zakazu symboliki komunistycznej, o ile nie propagujesz totalitarnego ustroju państwa. I kropka. Zakazana jest za to symbolika faszystowska. Czyli jak założysz koszulkę z Karolem Marksem, tak jak Adrian Zandberg kilkanaście lat temu, bo popierasz progresywne podatki i publiczną służbę zdrowia, to wszystko jest ok. Ale jak zrobisz tort z Principalem w kształcie swastyki, to nikt cię nie będzie pytał, jaki system podatkowy popierasz, tylko wylądujesz w sądzie. Więcej informacji w serwisie Okopress. Krzysztof Pasewicz Studio Oko. Do zobaczenia.